Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. To co przed chwilą mogliście zaobserwować, tak jak teraz zresztą, to jedna z animacji, która pojawia się, czyli odpala, kiedy właśnie razem z Quiet lecimy tym helikopterem i kiedy mamy z nią wysoką więź. Ja już mam tą więź tak wysoką, że mogłem wyprodukować dla niej to, co tak bardzo sam bym chciał mieć, czyli czyli snajperkę z tłumikiem. A co jest najlepsze w jej przypadku? Jej tłumik nigdy się nie zużyje. Więc to jest przecudowne. To jeszcze jest snajperka podobna, tylko właśnie zabija, która zabija, ale ja tam wolę snajperkę, która usypia. Bo nawet jeśli gość ma hełm na głowie, to w przypadku Quiet jest to tylko i wyłącznie kwestia dwóch strzałów. Jeden, aby ten hełm zdjąć, a drugi, aby delikwenta uśpić. Tutaj dalej już są tylko stroje jak na razie do zrobienia. Póki co nie mam tutaj nic więcej do odblokowania. Walker Gear jak na razie, no, nie zużyty w ogóle. To by mi się przydało, żeby może ewentualnie trochę bardziej z niego pokorzystać. Właśnie nie jestem ciągle przekonany co do tego. Tutaj działko Gatlinga, czyli minigun i tak dalej. To jest dość ciekawe. Tylko właśnie ten security team jest niepotrzebny. Właśnie kiedyś się on wielce utworzy. Tutaj dla konia. Koniowi mogę tylko upgrade'ować battle dress. Ja kurde nie pamiętam, kiedy z koniem ostatnio szedłem. O, kolejna animacja z Quiet. Patrzcie. Jak tak się fajnie położy, patrzy na nas. To jest fajne. Za to ludzie kochają Kojimę. Niby takie pierdoły. Bo kto, no, kto by tak normalnie w grze, kto by coś takiego umieścił? Mało kto. A Kojima? Zawsze pomyśli. Zawsze pomyśli. Tutaj obecny stan mojej załogi, już też po przesiewie, trochę się ludzi nałapało i powoli będę musiał zacząć rezygnować nawet z tych, którzy mają A+. A, znaczy się. Ulepszyłem też sobie właśnie tego scope'a, żeby mieć, żeby pokazywał mi po pierwsze skille moich towarzyszy, znaczy towarzyszy, ludzi, których mogę wziąć, a po drugie najwyższą rangę, jaka jest dostępna, czyli właśnie rangę S+. Do takiej rangi będę mógł mieć wgląd. A my w tym odcinku, w ogóle to zajebiście cute animacja się pokazała, jak wróciłem w tym momencie do bazy. Nie brałem długo pieseła na misję i on, kurde, jak żeśmy wrócili, to tak wziął, wskoczył, skoczył na biegłę, zaczął go tak lizać po twarzy. Jak zawsze robić pies, kiedy was widzi, się cieszy. No po prostu taki cute to było. Mega cute, nie? Ale tak. Myślę, że na tą misję, która będzie wymagała wyeliminowania Walker Gearów, a przede wszystkim, co za tym idzie, najpierw odnalezienia ich, wezmę pieseła, bo on może mi to z dość dużej odległości oznaczyć. O, czekaj, to zanim przyjmiemy misję, odsłucham odprawy, chcę teraz sprawdzić, czy teraz, bo też wiem, że się jakaś animacja odpala, to już mówiłem, chyba mówiłem wcześniej, że kiedy ma się z Quiet wysoką więź i wróci się do bazy w trakcie deszczu, jakaś animacja może się odpalić. Sprawdźmy, czy odpali się teraz. Kurde, pomyliłem kierunki. Znaczy kierunki, pomyliłem schody. Właściwie, a nie kierunki. To tutaj tak dla odmiany baza jest w takim czarnym kolorze. Trochę żałuję, że nie mam możliwości personalizacji tej bazy według siebie. W sensie, że nie mogę jakiegoś konkretnego koloru, na przykład wejść sobie, wiecie, w RGB i tam sobie jakiegoś kolorku ustawić. Są tylko jakieś kolorki przez właśnie Kojimę i tak, i ogólnie przez twórców, czy tutaj Konami ogarnięte i nic więcej. O, siema. Fajne widoki, co nie, Quiet? Powoli ta nasza baza się rozrasta. W ogóle, dlaczego tutaj jest ten? O kurde, tam coś jest schowane. Tylko to chyba schemat, a nie diamenty, tak jak myślałem wcześniej. W sensie wiem, że i jedno, i drugie jest po bazie pochowane, tylko właśnie nie wiem, które częściej. Które częściej się spotyka. No ale okej. Okay. Jesteśmy w bazie. W naszym AOC, czy ACO. Nie, AOC, bo to jest
Air Operation Center, jakoś tak, chyba, bo to czytałem 10 sekund temu tę nazwę i już zapomniałem, jak to było. No XD. Dobra, brygu do przekonania są typy. No, ale myślę, że najpierw będę... że na razie nie będę jeszcze zwalniał ludzi z tych teamów. Czyli najpierw przydałoby się tę bazę troszeczkę ulepszyć, jeszcze bardziej, na tyle, na ile się da. Co wymaga abstrakcyjnych ilości nie tylko pieniędzy, ale i surowców. No patrzcie tu. I tu wszędzie potrzebuje teraz paliwa. Patrzcie tu. 18 tysięcy na trzeci poziom, 48 na czwarty. To już zachodzi, no, może nie tyle o kpinę, ale to jest porąbane. Już pieniądze to jest osobna kwestia, nie? Bo pieniądze tam wpadają w miarę rozwijania, czy przechodzenia fabuły. No ale patrzcie, ile ja tu potrzebuję tego zasobu. O, o, 915 mam paliwa. Zajebiście. Bo wydałem większość paliwa na, przed chwilą na właśnie develop tej bazy. Ale dobra, odstawmy to na bok, nie po co z tego wyszedłem. 15. Misja fabularna będzie wykonana w tym odcinku. Tak więc wysłuchajmy odprawy. No i weźmy się za misję. But this contract comes from the MPLA, the People's Movement for the Liberation of Angola. Apparently, new Western bipedal weapons have been deployed to Ditadi abandoned village and are a threat to their troops. Our job is to eliminate them. The bipedal weapons they're talking about are, of course, Walker gears. As I previously reported, they're already in active service with PFs in Africa. But don't you find it strange? A PF employed by the West obtains a prototype developed by the Soviets, yet the Russia-backed MPLA don't know the details. Eastern weapons technology developed in Afghanistan is being supplied to the West in Africa. Only Cypher would be capable of making something like that happen. So, boss, eliminate the Walker gears at Ditadi abandoned village, just like the MPLA have asked. Once you do, the PF will need to contact its supplier, giving us a chance to close in on that supplier, Cypher. Heading to Central Africa. Hell yeah, bro. Ale nie wiem, o co chodzi z tym Cypherem ciągle, w sensie... Bo nie my tropimy Cyphera, ale w sumie to my chyba nie tropimy Cyphera, tylko Skullface'a. Który jakby wyłamał się chyba z Cyphera i próbuje jakby go przejąć albo coś. Dobra, wymieniamy na pieseła. Tutaj stworzyłem mu poza nagraniem taki sztrój. Tylko nie chcę mu go jeszcze dawać, no bo on ma nóż. I nie chcę przypadkowo rozkazać temu. Czekaj, sneaking suit, kill... A dobra, niech ma. Po prostu będę musiał bardzo uważać, żeby przypadkiem mu właśnie nie ten... Żeby przypadkiem mu nie rozkazać zabić kogoś. Niech go ma. Pojazdu nie potrzebuje, postacią gramy oczywiście Snake'iem. Broni lepszych nie mam, mimo iż bym chciał. Dobra, potwierdzamy. 18. Myślę, że jak będzie ciemno, to będzie lepiej dla mnie, żeby sobie poradzić. A ogólnie lepiej jest robić nocą misje skradankowe. A dlaczego? Bo jest ciemno, a jak jest ciemno, to ciężej was znaleźć. Epizod 15. Odciski stóp fantomów. Contract comes from the People's Movement for the Liberation of Angola, also known as the MPLA. The PF at Ditadi Abandoned Village has been supplied with Walker gears. Your job is to eliminate them all. Destroy them, extract them, whatever you see fit. This just might get us closer to the Walker gear supplier, Cypher. Good luck, boss. No, ja bym tam z chęcią zabrał do bazy te Walker geary. A dlaczego? Bo mimo już kosztuje mi to 10 tysięcy, to w razie gdyby brakowało mi gotówki, to mogę takie rzeczy sprzedać. Plus gra wręcz sama nam to mówi, żebyśmy zgarniali takie rzeczy. O, pięknie, akurat się misja wykonała.
Wyślijmy od razu na kolejną naszych ziomków. Nie, nie, nie side-upy, combat deployment. Może na to. Bo, wracając, gra nam wręcz mówi wprost, żebyśmy zgarniali tego typu rzeczy, żeby, właśnie żeby je sprzedawać, ponieważ my w bazie potrzebujemy tylko konkretną ilość, aby bronić naszej bazy. A całą resztę możemy sprzedawać, tak po prostu. Bo do tego głównie to służy. O, jakaś koza nowa. Dziewnijmy ją sobie do bazy. Nice, headshotik wpadł. I cyk. 300 leci, a 200 będę na plusie, bo dostanę 500. Chociaż ja jestem zdania, że im większe zwierzę, tym więcej powinienem dostawać za to pieniędzy. W sensie tak, bo jeszcze nie udało mi się tej niedźwiedzia solo złapać, poza tym oczywiście niedźwiedziem, którego fabularnie dla side-opa znaleźliśmy. Ale wydaje mi się, że akurat niedźwiedzie kosztują 300 też, wiadomo, ale za nie powinno być na przykład 1000, a nie 500. Albo bynajmniej 1500. Dobra, już znajduję. Czy już znalazł pierwszego gira? Nie, chyba nie. Ja, włos mi do tego wpadł, do paszczy. No, nie tacy źli ludzie. O, tego zabieramy. Tego zabieramy w szczególności. Dobra, na banki są to jeszcze wszyscy, ale póki co to są wszyscy, jakich widzę. Jest ciężarówka. No oczywiście, że już nie widzą. Przecież to bardziej głównie przez to, że goście... O, więzień jakiś jest! Trzeba go zabrać. To raczej wina tego, że... Gościu ma pieprzony noktowizor na mordzie. Już myślałem, że się uda, to nie, musiał mnie po prostu zauważyć, no Chryste Panie. Tak dobre, żeby w końcu mieć misję na Turbo Stealthie, no kurna mać. Czemu ta gra mnie tak nienawidzi? Ten zostanie. A do medycznego. Okej, okay, jeszcze są w miarę spoko. Dobra, czy ktoś tu jest w środku? Nie, jest tylko ten jeden gość. Kurde, widzi mnie, ale to właśnie przez ten noktowizor. Tam jak gość ze 100 metrów naświetla. Nie sobie wie, czy tą latarnią taką, czy tym reflektorem, czy... Pięknie. Czy zwykłą latarką. Ale raczej to... Tak, reflektorem. Bo postawi już widzę od gościa, jak stoi. Kurde, no. No, serio. Poczekaj, spróbuję go przesłuchać. Może coś mi powie ciekawego. Okej, to było dziwne. No, sorki goście, to już wiem. Dobra, to był który? To był ten gorszy. To jest ten z domenycznego, tak? Tak. To jego zabierałem, plus on ma jeszcze jakiegoś skilla. W ogóle ogarnąłem, że zestunowanie gościa w taki sposób działa dokładnie tak samo jak strzelenie mu spiaczem w twarz. Także no, ciekawe. Bo na logikę to nie powinno tak działać. W sensie stun a uśpienie to są dwie różne rzeczy i to nie powinno ze sobą współpracować, no ale... Skoro gra to tak widzi, no to niech sobie to tak widzi. Jak tu gości wali tym reflektorem.
już przestał. Nie, ciągle wali. Dobra, są giry. No nie! Jest! O Jezu, w ostatniej chwili... ostatniej chwili zdążyłem go ustrzelić. Teraz szybko zająć się resztą. Dobra, ten ma hełm, to nie strzelamy. To byłoby to po prostu nieziemsko głupie. Dziękuję. Dobra, kolejny... znowu o tym więźniu gadają. Kurde, mam jeszcze dwa strzały z tłumika najwyżej. Analysis complete. Analysis complete. Do medycznego, ładnie. Co jest? O nie, tutaj... gdzie? Tu? Tak, to jest tutaj. Co ten typ widział? No i tu mi właśnie zdechł. Świetnie. Chodź. Dobrze. Ten tu usłyszał, wiadomo. Dobra. Zabieramy więźnia. Zabieramy schemat. Diament, pięknie. Gdzie ta kaseta gra? Tutaj. No i teraz pewnie będę musiał wyciszyć cały dźwięk. Na całej tej ścieżce. No, are you fucking kidding me? Dobra, ktoś tu jeszcze jest? Na dole. Dobra, więźnia trzeba zabrać w pierwszej kolejności. Przez tych... a do tego i do tego. Ten drugi? Boże, ja tamtego ciągle. A do Intela. Nie, to ci zostają. Ten? Do medycznego i do base develop, no to bierzemy go. Ten? O, a plus do supportu. To go na pewno zabieramy. Ani jeszcze jakiegoś innego więźnia mi oznaczyło! Dobra, to jak nie był tylko jeden. Ten tu zostaje definitywnie. Natomiast to zabieramy ze sobą. Okej, 4. A do medycznego, pięknie. Ten. Zostaje. To zabieramy. Ze sobą. Ten. Dobra, jak na razie. Może uda się to jeszcze w jakimś stealthie zrobić. Po cichutku. Okradniemy was tutaj troszeczkę.
A ciebie zabierzemy. Spoko, spoko. Ale gorzej jak to jest więcej tych więźniów, ale chyba nie. Bo już bym ich dogo oznaczył. Dobra, wezwijmy. Co jest, trzymam mapę ciągle na żółto. Aha, moja ostatnia znana pozycja? Aha, że na sety po obszarze, dobra. Dobra, helikopter. Najbliżej jest gdzie? No, w podobnej odległości, ale to jest tak w miarę oddalone od wszystkiego. Czyli wracamy tam, skąd przyszliśmy. Starajmy się przy okazji nie dać się wykryć. Jestem tak obczaju tych ludzi, czy są na coś dobrzy. Ten A i B do reszty. Ten nic. Ten jest nieogarnięty jeszcze przeze mnie. Byłoby fajnie, jakby się obrócił. Puśćmy tego. Zgarnijmy tego. I zajebiście. Okej, coraz lepiej, coraz lepiej. O, ten nawet fajny koleś jest, ale... mi średnio potrzebny. Fuks! Czysty fuks! O! O, dobra, już sobie odpuszczę. Nie widać mnie, więc jest zajebiście. Support, C4. Go. Po więźnia w takim razie. Eksplozja oczywiście obudzi tych zestunowanych, więc najpierw muszę się oddalić. O nie! O nie mogę, co za pieprzony idiotyzm! I cić! Gościu żyje w ogóle? Nie wierzę, no przez to, że mi się zatrzymała animacja podnoszenia typa, to nie mogę podnieść broni i gościa uśpić przed czasem. No co za pierdolony bullshit. Jak radio jest zniszczone, przecież nie rozwalałem go. Aha, kurde, i przyszedł mi z supportem. Dzięki, ale nie musiałeś ich zabijać. O Boże. No teraz na pewno jak mi jakieś zabójstwo jeszcze policzy, no to nie będzie wysokiej oceny za tę misję. Trafiłem? Ja pitole. Kurde, tak dobrze się zapowiadało i co? I to jest właśnie to, czego nienawidzę w skradaniu się. To jest, ja osobiście uwielbiam się skradać. Po Batmanie złapałem sobie zajawkę na to. Po prostu wchodzisz, rozwalasz wszystkich typów, nawet nie ogarniają, co się dzieje dookoła. Ale jak ja po prostu nienawidzę, kiedy jeden losowy gość jest w stanie mi całą akcję spierdolić. Bo nagle z dupy pojawi się za moimi plecami gość, którego nie było w tym miejscu. A ja nie zdążę go zneutralizować, tak jak teraz. Tylko teraz to była wina tego, że ja zacząłem podnosić typa i nagle gościu mnie wykrył. Kurde, nie zdążyłem.
Ajajaj. Kurde, i cała ta akcja z tym radarem jeszcze muszę się jebać. Dobra, gościu przeżył, to najważniejsze. O, gościu z nowym skillem zdobyty, fajnie. Wow, dostałem A? Oj, nie było zabijania! Nice! Dobra, nie było zabijania jednak. A dobra, no tak, bo przecież chyba to nie liczy... No, nie... Tak? Nie, 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 no, no co ja gadam. Na pewno ktoś zginął, przecież wątpisz, bo do rakiet ktoś nie zginął. No ale okej. Okay. Poprawił mi się więź z piesałem, no bo niestety... No, sprzedałem mu kopa poza nagraniem przez przypadek, jak budziłem typa, no i piesem się obraził, ale... Poprawiło się mu na szczęście. Okej, dwóch typa zabraliśmy i tak dalej. Dobra. Bardzo na plus wyszliśmy. Tego. O, jakiś filmik. Boss, we were right. Once you'd eliminated those walker gears, a resupply call was made from Ditati to CFA headquarters. The CFA then contacted none other than Saner. That's right, the shell company that owned Mfinda Oilfield. So Saner was just a front for Cypher. The resupply won't be happening just yet. But we did learn that the Walker gears are transported out of Nova Braga Airport. Apparently there's a distribution network on the Savannah that links all the PF outposts. I'll have the intel team investigate this network. If Cypher is supplying PFs with Walker gears, the PFs have to be offering them something in return. We follow the money trail. We might just find ourselves on Cypher's doorstep. Hmm. Co takiego mogą mieć te PF-y, bo nie będę mówił Private Forces, no bo trochę to na polski dziwnie brzmi, prywatne siły, prywatne armie, tak nie do końca. Co takiego oni mogą mieć dla Cyphera, czytaj dla Skullface'a, cennego, że on daje im w zamian Walker Geary? Chyba, że oni dają mu coś, co dla nich jest totalnie zbędne, a dla niego jest to właśnie coś cennego. On paper, it's just mined resources going to the government, but the security's much too heavy. At the very least, it's worth checking out. Take a look at the mission. Clouds approaching. Kurde, nie kasety. Chciałem tę misję właśnie zobaczyć. Mam jakieś halenge przy okazji wykonane. O, kasa. Kasa mi się przyda. No i trzech ludzi na A. Szkoda, że nie na S, bo już tacy by mi się przydali. Dobra, misja. Karawana zdrajców się nazywa ta misja. Czyli tak, my teraz się widzimy zapewne po cięciu, po spieprzonej misji, więc... Tak, ja to porzucam. Dobra. Czyli tak. Ja porzucam misję. Tak, nie obchodzi mnie. Anuluj misję. I okej. Okay. W takim razie robimy tak. Ja się już z wami pożegnam. Nie wiem, ile teraz będzie czasu. Na pewno mniej niż faktyczne nagranie zajmuje. No ale tak. Ode mnie będzie to tyle. W kolejnym odcinku spróbujemy zająć się tą misją. Jestem ciekaw, czy to jest zależne od pory dnia, kiedy ta ciężarówka znajduje się w danym miejscu. No, abstrahując do tego, że... W sensie, jeśli na przykład jest ta noc i ta ciężarówka już jest tak na końcu, to mógłbym wysłać od razu Quiet, żeby mi to sprawdziła, o ile ona oczywiście jest w stanie to zaoznaczyć, no ale wydaje mi się, że chyba jest. Dobra, never mind. W kolejnym odcinku to ogarniemy, ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do następnego. Cześć!